Zapraszam na kolejny odcinek z American Truck Simulatora. Oczywiście kontynuujemy naszą podróż dookoła obecnej mapy. Następnym krokiem, żeby tą mapę okrążyć, no to jest teraz dostawa, którą weźmiemy w Yumie i pojedziemy z nią do miejscowości. Już zapomniałem. Zobaczymy, jak dojadę po naczepę, bo naczepę już sobie wcześniej wyznaczyłem. Jeszcze jedno skrzyżowanie i jesteśmy na miejscu. Bardzo wiele interesujących rzeczy się wydarzyło, ale to za chwilę. Bo już jesteśmy na miejscu. O, troszkę przejechałem ten znaczek. Pojedziemy do Shawlow i tu po drodze będzie ten taki bardzo kręty fragment, w którym miałem nie lada przygodę. Zobaczymy, jak pójdzie tym razem. Naczepa już podczepiona i jedziemy. Nasza podróż ma no 350 mil. No i tu się jakiś korek zrobił. A, bo tutaj jest wypadek. No to nie będziemy czekać, aż oni tam będą rozstrzygać winę i tak dalej. O, znaczek przewrócę. Oj, nawet jeszcze. No to kurde. No przez to, że oni tam mają wypadek, to ja nie mogę... Chociaż może jak sobie wezmę większy zajazd, to mi się uda bez problemu wyjechać. Bo dopóki oni tam stoją, to ja nie mam jak wyjechać. No właśnie. To wezmę sobie właśnie taki jeszcze większy zajazd. O, i teraz już powinienem wyjechać. No bo przedtem to oczywiście ustawiłem się, jeśli chodzi o wyjazd, no tak, żeby było mi łatwo w lewo skręcić. Nie przewidziałem tego wypadku. No i oczywiście już będąc tak blisko prawej strony, no, no nie mogłem naczepą się zmieścić. Ale już jedziemy.
światła tutaj w Ameryce w dzień są nieobowiązkowe, ale ja sobie tak z europejskiego przyzwyczajenia sobie mam po prostu cały czas na nich jadę. Chociaż tak jak mówię, w Stanach tutaj są światła w dzień nieobowiązkowe. I już wyjeżdżam z miasta. Ale jeszcze nadal obowiązuje to bardzo niskie ograniczenie prędkości. Ale gdzieś to już za chwilę powinno się skończyć. Z miasta już wyjechałem. Kawałek sobie przejedziemy tą autostradą. Tutaj też fajnie się udało wjechać. Pod nami rzeka Colorado. Jeśli chodzi o kilka ciekawostek na temat, ogólnie które miałem powiedzieć, no to powiem wprost, twórcy planują przeskalować mapę w American Truck Simulatorze. Po prostu zrobią tak, że odległości między miastami będą jeszcze większe niż do tej pory. Już jestem. Jeśli chodzi o miasta, to nie wiem, czy właśnie miasta też będą powiększone, czy coś takiego, ale no na pewno te odległości między miastami. Zrobimy tak. Oczywiście coś tam jeszcze powiem, ale przed zakończeniem odcinka pokażę takie dwa zdjęcia, no, które prezentują to, jak wiele się zmieni na mapie. No i troszkę omówię to. Ja oczywiście bardzo się cieszę, że podróże między miastami mogą być nawet na blisko dwa razy dłuższe niż są teraz. No i oczywiście wraz z tym zreskalowaniem mapy twórcy też oczywiście robią nowy stan. Jak już wspomniałem w poprzednim odcinku, jest to Nowy Meksyk. No i ta autostrada, z której teraz zjechaliśmy, czyli 8, to ona tam na wschód sobie zmierza. No i oczywiście zostanie pociągnięta. No bo to jest jedna z autostrad, która przebiega przez Nowy Meksyk.
tutaj trochę taki, no, troszkę pokręcony fragment. No i na tym zakręcie mnie wyrzuciło. No i miałem wielkie szczęście, że nic nie jechało z przeciwka. No a my jesteśmy gdzieś tak na przedmieściach Phoenix. A jeszcze jeśli chodzi o to, kiedy tak mniej więcej to wszystko się znajdzie, no, na mapie, no bo też warto wspomnieć, że to wszystko, to powiększenie mapy, to wszystko będzie dostępne za darmo. Ale no gdzieś tak pod koniec roku, a może nawet później. No bo jednak to, no, zajmie dużo czasu. Wiele lokalizacji też zostanie zmienionych, żeby były jeszcze bardziej realniejsze. No największą taką zmianą dla mnie jest most Golden Gate. Dotychczas na tym moście znajdują się po dwa pasy w jedną stronę. Na kto widział ten most na zdjęciach lub może nawet miał, no, fajną okazję na żywo widzieć, no to wie, że na tym moście są po trzy pasy w jedną stronę. No i właśnie to też będzie zmienione. Że kiedy mapa się powiększy, to ten most już będzie taki jak naprawdę i będą po trzy pasy w jedną stronę. Jeśli chodzi o American Trucka, no to na swojej drugiej karierze podpiąłem sobie kierownicę ostatnio, no i przyzwyczaiłem się do tego, że może kiedyś przeskoczę sobie w tej karierze, co nagrywam, z klawiatury na kierownicę. Nie mam tej kierownicy, no to nie mam jakąś specjalnie dobrą, ale taką, no, no wystarczającą, żeby można było się dobrze bawić. Jest to kierownica firmy Tracer, a model to jest Drifter. No to jest kierownica, która, no tak za rozsądne pieniądze, pozwala już tak, no, w miarę realnie się bawić. Udało mi się, bo tutaj jeśli jest to światło do skrętu w lewo, to ono zazwyczaj, no, tylko kilka sekund się świeci i szybko się zmienia na czerwone. Tam po lewej stronie mamy Phoenix, no, centrum miasta.
a my tutaj odbijamy w prawo. To jest taki dosyć niebezpieczny fragment. O tak, tu teraz. No chociaż nie, bo tutaj mamy dwa pasy, a tam wcześniej to tak jakby włączaliśmy się na ten pas z lewej strony, na widoczność, czy coś jechało, czy nie, no jest praktycznie zerowa. No tutaj mamy takie dosyć przyjemne dla oka fragmenty Arizony. A świetnie to wygląda. To są już takie te troszkę tereny zbliżone do tych, jakie są w kanionie. No jedziemy cały czas pod górę, co nie tylko widać, ale też po silniku słychać, że ma problemy z wspinaczką. Muszę przeskoczyć na lewy pas, bo czeka mnie zaraz skrzyżowanie. Świeci się zielone, ale ono zaraz zniknie. No i teraz ta bardzo kręta część. Ciekawe jak ujdzie mi tym razem, no bo ostatnio no prawie karierę wirtualnego trackera tu zakończyłem. I to było chyba tutaj. O tak, tutaj. Tu pojechałem prosto. No tutaj naprawdę trzeba przejechać no z bardzo niewielką prędkością. No, tutaj też to dosyć malownicze tereny. To wygląda trochę jak ta droga, co jest pomiędzy Reading a Eurekon. Też jest tam kilka takich naprawdę ciasnych miejsc. No tu kolejne takie miejsce, gdzie ledwo się wyrobiłem. Trzeba naprawdę uważać. No ale to też jest no to, że poruszamy się tym najdłuższym ciągnikiem.
bo tamte, bo ten, te dwa inne ciągniki, te, które były na początku gry, no one są troszkę krótsze i nimi jest troszkę lepiej i łatwiej manewrować w porównaniu do tego. No a podróż już nam zleciała. Zostało nam już tylko 50 mil. I tam jechaliśmy. Tam właśnie po prawej stronie. Tutaj można się zatrzymać i właśnie sobie podziwiać widok. Nasza reprezentacja na porzutach karnych, ale awansowała do ćwierćfinału. Mecz się rozpoczął dla nas dobrze, bo to my atakowaliśmy, my stworzyliśmy więcej sytuacji, wreszcie udało nam się strzelić bramkę, no ale no, w drugiej połowie no nic, już prawie nie atakowaliśmy, tylko broniliśmy się. I właśnie zawodnik ze Szwajcarii no zdobył no chyba jak na razie jedną z najpiękniejszych bramek na Euro. No i potrzebna była dogrywka. Ona też nic nie zmieniła. No i w rzutach karnych no tak naprawdę tylko jeden Szwajcar się pomylił. A oprócz niego wszyscy inni zawodnicy wykorzystali karny, no ale ta jedna pomyłka przesądziła o tym, że to my awansowaliśmy. I teraz zagramy z Portugalią. Ale no wcale nie jesteśmy na takim straconym miejscu, bo Portugalia jakoś rewelacyjnie nie gra. No chyba największa niespodzianka wydarzyła się wczoraj. No chociaż no, niektórzy mówią, że to wcale nie jest niespodzianka. No to, że Islandia wyeliminowała no Anglię, czyli taką no miałoby się powiedzieć kraj, który żyje z futbolu. No a my już jesteśmy. Oczywiście jeszcze tylko zaparkować. Już jakiś plan tutaj mam na to. No tu właściwie można na dwa sposoby zaparkować. Zobaczymy, to jest po tej stronie, dobra. Oj, chyba za bardzo.
No nie, już nic z tego nie będzie, ale... Ale przynajmniej będę blisko z następną próbą. Spróbuję jeszcze zrobić co tylko się da. No tak, ustawię się już tak, żeby za drugim razem mi lepiej wyszło. No i nie zaakceptowali mi tego. No to jeszcze raz się poprawię. Teraz już jest. I co teraz? No moglibyśmy tak pojechać, ale skoro jedziemy dookoła na mapy, zaczęliśmy tu, dojechaliśmy do Yumy, potem pojechaliśmy tu, no i chciałbym coś takiego. No akurat są takie oferty, które mnie niestety nie interesują. A stąd? No już coś takiego by mogło być. No pozostaje mi to wziąć. Oferta wygasa za 13 godzin, czyli powinienem zdążyć tam dojechać. Zagramy z Portugalią, Islandia po tym swoim niesamowitym zwycięstwie zagra z Francją, z gospodarzami, ale wcale nie są na straconym miejscu, no bo ta drużyna pokazała, że naprawdę no, potrafi walczyć. Jeszcze mamy taką parę jak Walia i Belgia. No a najciekawsza para, ćwierćfinałowa, to jest, tak mówi większość, taki przedwczesny finał, czyli Włochy zagrają z Niemcami. No a Włosi, żeby dostać się od ćwierćfinału, no to też musieli pokonać nie byle kogo, no bo samych Hiszpanów, czyli obrońców tytułu. Ale Hiszpania nie gra rewelacyjnie i no i po prostu Włosi nie mieli takiego większego problemu, żeby ich pokonać.
Jeszcze 30 mil mamy do naszej naczepy. No a potem obiecane na omówienie, na przynajmniej na pokazanie tego, co ma się zmienić. No kiedy ta mapa zostanie przeskalowana. Chyba będę musiał za nim jechać przez te 30 mil. No tutaj mamy podwójnie ciągłą, czyli też go wyprzedzić nie mogę. A swoją drogą to w American Taxi ma to, że jeszcze ciężarówką nigdy nie wyprzedzałem. No bo w Euro Truck Simulatorze no bardzo często wyprzedzałem ciężarówką inne. Właśnie na takich drogach jak te. Ale tam i też linia przerywana była i dużo miejsca było. Tak więc takie manewry wyprzedzania ciężarówką spokojnie można było robić. Przejeżdżamy przez miejscowość Holbrook. No to tutaj to jest ta miejscowość, w której rozgrywał się chyba drugi odcinek Koszmaru za kierownicą. Tu miałem chyba tą sporą kraksę, kiedy to po prostu kierowca już zasnął. Jeszcze dwa skrzyżowania i jesteśmy pod firmą. Z tego co pamiętam, to jakiś zbiornik będziemy wieźć, no już do Nevady. No i wjeżdżamy na jakiś plac budowy. Czyli jak na razie to można powiedzieć tak, że pierwszy odcinek spędziliśmy w Kalifornii, drugi był, czyli ten, spędziliśmy go w Arizonie, na następny odcinek spędzimy w Nevadzie. Jest i nasz zbiornik.
od kiedy to zaawansowane podczepianie naczepy jest w grze, no to troszkę więcej czasu chyba to zajmuje, żeby tą naczepę podczepić, ale też szczególnie jakimś większym problemem to nie jest. Zobaczę sobie jeszcze na mapę, gdzie my jesteśmy i tutaj jest miejsce do spania. No i też tutaj. Ale nie wiem, czy tutaj nie zakończymy odcinka i czy tutaj nie pójdę na odpoczynek. Chyba tak. Jak dostarczaliśmy coś do San Francisco, to pamiętam, że też właśnie się podobnie wjeżdżało. No ma pierwszeństwo, ale postanowił mnie przepuścić. Tu jeszcze jest jedna sygnalizacja, no ale to jest skręt w prawo, więc no, czerwone światło nie ma znaczenia. I wjeżdżamy na autostradę. Jeszcze jeśli chodzi o kierownicę, no to no po prostu trzeba trochę czasu, żeby to wszystko dobrze ustawić, żeby to wszystko wyczuć. No a kiedy już to wszystko tak w miarę opanuje, no to też z kierownicą się tutaj przerzucę. A tu już mamy nasz track stop, na którym zakończymy dzień i odcinek. Przedtem uzupełnię zbiorniki. No to mi chyba nie pozwoli spać. A jednak to pozwoliło.
No to kończymy nasz dzień i teraz przechodzimy do omówienia tego, co się zmieni, no, kiedy ta mapa się troszkę powiększy. I jesteśmy już z powrotem. No więc znajduję się na blogu twórcy gier. Dokładny adres tego blogu to jest blog.ccssoftware.com. Chyba. No w każdym razie w opisie adres tego blogu dam. No i tu już mamy jakiś wpis inny, osobny. To jest o malowaniach, o flagach, ale to dotyczy się chyba Euro Truck Simulatora. Ale tutaj właśnie mamy ten temat jak rescale. No i już na pierwszy rzut oka mamy Golden Gate. No i właśnie on tak będzie wyglądał, kiedy już modernizacja się zakończy. Będą, tak, to jest naprawdę. Będą po trzy pasy w jedną stronę. To nie wiem dokładnie, gdzie to jest. Ale to chyba o to chodzi, że tutaj będzie tunel zbudowany. Tutaj kolejny screen. Tutaj jeszcze jeden. Tutaj mamy tak z góry pokazane. No i jak widać, tutaj jest to otwarte w edytorze mapy. Tutaj mamy jakieś skrzyżowanie, też otwarte w tym edytorze mapy. Ale teraz przejdźmy do najważniejszego. No więc 3, 2, 1. I tylko zobaczcie. Żółty fragment to jest to, jak ta mapa wygląda teraz. A tam w tle widać, jak wygląda mapa, kiedy będzie już powiększona. No wygląda to niemal dwa razy większe niż jest teraz. I przejdźmy teraz właśnie do tego obrazka, który pokazuje, jak to będzie dokładnie powiększone. No więc na przykład, o spójrzcie tutaj, z miejscowości Sacramento do Reading. Ile drogi, to jest ten żółty fragment, tyle drogi przybędzie. No czyli dosłownie będziemy jechać z Sacramento do Reading. No dwa razy dłużej, może nawet nieco ponad dwa razy dłużej niż teraz. Na przykład tutaj no z Los Angeles, tam w kierunku Las Vegas, tutaj spory fragment, albo jadąc w kierunku Arizony, tutaj też spory fragment, na przykład tutaj, no wygląda to naprawdę niesamowicie. Każde takie dłuższe połączenie no zostanie wydłużone no prawie dwukrotnie. No i już nie mogę się oczekać, naprawdę nie mogę się oczekać. No ale no minimum do końca roku trzeba będzie poczekać. Co jeszcze? No tutaj jest jedna droga, druga, trzecia i czwarta, które już jak widać są tam poprowadzone do Nowego Meksyku. No tutaj tutaj gdzieś to piszę. Tylko muszę to znaleźć. Tutaj nie, ale gdzieś to pisało. No po prostu pisało, że to potrwa naprawdę kilka miesięcy, zanim to zakończą. No i to by było wszystko, jeśli chodzi o to takie omówienie.
co to będzie, kiedy ta mapa się powiększy, kiedy twórcy taby, no zupełnie taby, no, no nie mówię od nowa, ale przebudują dosyć tę mapę. I w następnym odcinku sobie pojedziemy do Tonopah, zdaje się, do Nevady. A to będzie, zdaje się, przedostatni odcinek, jeśli chodzi o tą podróż dookoła obecnej mapy. Na kiedy tą podróż zakończę, no to odcinki z American Truck Simulatora będą wychodzić, jeśli oczywiście tam nic nie stanie mi na drodze, no tak jeden albo dwa tygodniowo. Bardziej skupię się na Valentino Rossi The Game, które nagrywam obok. No i to było wszystko. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku American Trucka albo Valentino Rossi The Game.